piątki nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa. W miesiącu maju nabożeństwo majowe, w czerwcu czerwcowe, w październiku różańcowe, w listopadzie wypominki. Zawsze wszystkie te nabożeństwa o 17.30, a więc przedwieczorną Mszą Świętą. Mamy jeszcze nadzieję i z tego się bardzo cieszymy, że od 1 lipca będą częstsze kursy autobusów miejskich do sanktuarium. Od 1 lipca. Proszę obserwować to, jak to wszystko będzie organizowane. Na pewno informacje będą podawane. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać i dalej pracujemy. Pracujemy nad tym, by odnawiać siebie, odnawiać oblicze Ziemi. Bóg zapłać. Słyszeliśmy informację ojca dyrektora. Już mamy kwadrans po godzinie 13. Zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się, Gospoda, niech opadnie kłamstwa tła. Postać z Koran Polską daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, zdaj za każdy nasz tam dara. Drodzy Państwo, i temat, który dzisiaj można powiedzieć jest tematem numer jeden, słowo, które robi karierę w ostatnich tygodniach czy dniach, słowo Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zastanawiamy się, bo jeszcze kilkanaście godzin do końca pewnie tego referendum, ale zastanawiamy się już teraz, co by mogło oznaczać wyjście, a co może oznaczać pozostanie Wielkiej Brytanii dalej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski i Polaków i obywateli właśnie polskich, którzy mają też te podwójne obywatelstwo, żyją w Wielkiej Brytanii. No wiele jest dywagacji, wiele przemyśleń. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, który jest historykiem i specjalistą od najnowszych systemów władzy w XIX-XX wiek. Panie profesorze, witamy serdecznie. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. To czyli te moje pytania, ale jeszcze jedno ważne pytanie. Czy Europa kiedykolwiek miała tak trudne zadanie, że tak powiem, no bo jednak jest to pewien problem, kiedy by Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Ale zrobiono wiele, ażeby te nastroje nie tylko Wielkiej Brytanii, ale w wielu krajach europejskich właśnie szły w kierunku stanowiska eurosceptycznego. Szczególnie zachowanie Komisji Europejskiej przypisującej sobie wszelakie możliwe kompetencje, a także polityka niemiecko-francuska zmierzająca w kierunku budowy superpaństwa na skróty. To wszystko powodowało, że te nastroje się potęgują. Wreszcie, kiedy dodamy do tego politykę migracyjną, która spowodowała potężne wstrząsy, potężny kryzys we wszystkich krajach europejskich praktycznie i jest to narzucone bezprawnie, można powiedzieć, przez Niemcy czy przez Komisję Europejską. Wszystko to powoduje takie postawy. Proszę sobie przypomnieć, jak niedawno wyglądały wybory prezydenckie w Austrii. To nie jest przypadek. Więc to nie jest tak, że tylko Wielka Brytania staje w takiej oto sytuacji. Otóż ta wspólna Europa wcale nie musiała być projektowana jako superpaństwo. Równie dobrze można było sobie wyobrazić Europę narodów współpracujących ze sobą i to takich wstrząsów nie musiałoby wywoływać. Ale mamy do czynienia z pewnymi projektami ideologicznymi, zarazem silnie pchanym interesem niemieckim, choćby w relacji do krajów środkowoeuropejskich. Wprawdzie oni Brytyjczykom odpuszczają, Brytyjczycy są podmiotem w tym wszystkim, no ale widzimy, że też nie za bardzo są też zadowoleni z tych wszystkich relacji, które się tutaj dzieją. Naturalnie wyjście z Wielkiej Brytanii to nie będzie wstrząs, jeśli ono by się miało dokonać. Taki, który spowoduje, że pojutrze już tej Wielkiej Brytanii w Unii nie będzie, tych zależni związków jest dużo, to byłby pewien proces, no, który oczywiście mógłby dwojako wpłynąć na Polaków, na Polskę. Po pierwsze,
Polacy tam mieszkający rzeczywiście no nie, nie mieliby tych możliwości prostego takiego powołania się na prawo europejskie, swobody osiedlania się i swobody podejmowania pracy. Brytyjczycy mogliby sobie to w sposób suwerenny o wiele bardziej regulować. A po drugie, pamiętajmy o tym, że dzisiaj Brytyjczycy stojący jednak w lekkiej opozycji do budowy superpaństwa stanowią pewien rodzaj przeciwwagi dla tej polityki niemieckiej. Kto wie, czy te skandaliczne czasem zachowywania się Komisji Europejskiej nie były powodowane tym, ażeby jednak tych Brytyjczyków gdzieś tam wypchnąć. No bo wtedy rzeczywiście ten projekt Europy niemieckiej, Europy scentralizowanej, Europy jako superpaństwo mógłby być przyspieszony w budowaniu. Chociaż może być równie dobrze inny scenariusz. Decyzja Brytyjczyków może jak gdyby zarazić, w cudzysłowie mówię, społeczności inne. Pamiętajmy, że będą się zbliżać wybory w Niemczech parlamentarne, gdzie mamy partię Alternatywa dla Niemiec, mamy Front Narodowy Le Pen we Francji, bardzo mocno idący eurosceptycznie. To wszystko trzeszczy jak gdyby w posadach, ale to nie jest przyczyna w Brytyjczykach, to nie jest przyczyna w Austriakach, to jest przyczyna wśród tych utopistów, którym w głowach powstały jakieś struktury ponadnarodowe, struktury mocno zideologizowane, struktury nie liczące się z niczym, ani z prawem europejskim, ani też z podmiotowością poszczególnych narodów. No i reakcja jest właśnie taka. Wszystko jedno, bo nie wiemy, jaki będzie wynik ostateczny, tam się ważą. Mhm. Ale pan profesor tak spokojnie mówi, bo wiadomo, jako naukowiec no to rozważa sprawy może bez emocji, ale jednak jakaś tutaj emocja dla nas Polaków jest potrzebna, bo no, pani premier mówi wyraźnie, że polskiego rządu, że lepiej by było, żeby właśnie Wielka Brytania jednak została, żeby to umocnienie jedności w Unii Europejskiej było. Zresztą no, tak nam się wydaje, że ta Anglia, Wielka Brytania jest takim czasami dobrym tutaj takim kubłem zimnej wody na rozgrzane nieraz, można powiedzieć, głowy francuskie czy niemieckie, prawda? Jako trzecia potęga tutaj też ekonomiczna, więc mówi się też, że to wpłynie na to, że no, budżet Unii całkowicie się przemieni, a my mamy co do tego pewne plany. No to budżet to raz. Dwa, tak jak mówiłem, choćby w Europarlamencie, no, posłowie PiS-u są w tej samej frakcji, co konserwatyści brytyjscy. Też się przekonfiguruje to wszystko. Więc zdecydowanie, jeśli mówimy o dużych podmiotach, no nie tych krajach środkowoeuropejskich, które podjęły z nami pewną grę geopolityczną, wyjście Brytyjczyków. Co nam ta ryba tutaj powie? Co nam powie ryba? Skoro my zostaniemy, a przecież do